We wtorek 15 grudnia o godzinie 17 do Leszna dotarło światełko betlejemskie, które z Zakopanego przywieźli harcerze z Ponieca. Za ich pośrednictwem będzie roznoszone dalej. Światełko betlejemskie harcerze doniosą do różnych instytucji, organizacji i placówek. Tradycyjnie światełko betlejemskie do Leszna przywożą harcerze. W tym roku spoczęło to na barkach 6 drużyny harcerskiej z Ponieca. 11 osób pojechało po światełko. Do Zakopanego dotarł ze Słowacji. Skauci słowaccy w niedzielę na godzinę 10 na Krzeptówki do Bazyliki dostarczyli światło, które zostało przekazane drużynie naczelnik. Ona następnie po zakończonej mszy dzieliła się z wszystkimi patrolami tym światłem. Na harcerzach spoczęła duża odpowiedzialność, by utrzymać światło, a droga nie była łatwa. Paliło się cały czas dwa znicze, 11 osób ciągle kontrolowało, czy jakaś górka, czy jakiś dołek, auto się za mocno poruszyło, no to już były telefony, czy jeszcze się pali, ale wydaje mi się, że to jest tak ważne światło, że ono chyba po drodze nie gaśnie. Tegoroczne przesłanie światełka to zauważ człowieka. Chodzi o to, żeby zastanowić się i postawić w sytuacji osób, które znajdują się tuż koło nas. Wczoraj po południu światełko betlejemskie dostarczono na Wigilię harcerze. Dalej trafi do różnego rodzaju instytucji, organizacji, które z nami współdziałają, które w pewien sposób też nam pomogły, którym my pomagamy.